chirurgii soczewek fakijnych nie tylko ważny jest implant, nie tylko ważny jest chirurg, ale ważna jest diagnostyka przedzabiegowa i diagnostyka pozabiegowa. I do tego trzeba mieć też odpowiedni sprzęt najnowszej generacji. Ten sprzęt posiadamy. Są to głównie maszyny typu OCT przedniego odcinka oka, w którymi możemy dokładnie obrazować, jak implant leży po zabiegu. Możemy obrazować anatomię przedniego odcinka, aby obliczyć jak najdokładniej implant. Chodzi o to, żeby to, co robimy, było jak najlepsze przy planowaniu zabiegu oraz to, co najlepsze po kontroli po zabiegu. Czasami trzeba taką soczewkę jeszcze wymienić na mniejszą lub największą, ale żeby podjąć taką decyzję, musimy mieć dane, musimy mieć pomiary, musimy mieć wartości. I to jest różnica, mając naprawdę diagnostykę na najwyższym poziomie, że pewne decyzje są bardzo proste w podjęciu.